Hej, tu Karolina. Witam was w kolejnym odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego zapraszam ciekawych gości ze świata podróży, zdrowia, weganizmu, ekologii, jogi, duchowości i wielu, wielu innych, po to, aby podzielili się z nami swoją wiedzą. Moim dzisiejszym gościem jest moja znajoma Ewelina, Ewelina Antonowicz, którą miałam przyjemność poznać w minionym roku w Berlinie. Ewelina jest koordynatorką projektu organizacji kampanii Fashion Revolution Polska oraz jest też projektantką, założycielką marki Białej. Dzisiejszym tematem będzie moda etyczna, czyli coś, co u mnie pojawiało się ostatnimi czasy coraz częściej i temat, który obiecałam, że z Wami. Omówię, że zrobię cały podcast poświęcony właśnie etycznej modzie i temu, czym tak naprawdę etyczna moda jest. Trochę było na ten temat w rozmowie z Joasią Glogazą, natomiast bardzo chciałam przygotować program, czy też przeprowadzić rozmowę, w której naprawdę rozbijamy na czynniki pierwsze, przemysł odzieżowy. Bardzo wiele osób nie rozumie, czym jest moda etyczna, bo nie wie, co może być nieetycznego w modzie, co jest normalne, bo moda masowa jest. Częścią naszego życia codziennego, także mnie to zupełnie nie dziwi, natomiast cieszę się, że teraz mnie słuchacie i wysłuchacie naszej rozmowy po to, aby dowiedzieć się, co jest nie tak z przemysłem modowym, właśnie o tym opowiem Ewelina. Porozmawiamy o przemyśle modowym zarówno pod kątem jego wpływu na naszą planetę, czyli od tej strony ekologicznej, jak i od tej strony związanej z morałami, czyli z etyką. Tej mam na myśli warunki pracy czy też e, wpływ pewnych substancji na organizm ludzki. Oczywiście przybliżymy tragedię, która miała miejsce w Bangladeszu i ona też zapoczątkowała cały trend związany ze świadomością modową i z odpowiedzialną modą. Wierzę w to, że wskazówki Eweliny będą dla was cenne, bo porozmawiamy o tym, jak poruszać się po tym świecie e, mody, jak kupować ubrania, jak nie kupować ubrań, gdzie ich szukać, na co zwracać uwagę i e, jak... E, możemy przyczynić się do tego, żeby ten przemysł zmieniał się na lepsze. Bardzo ciekawa rozmowa. Mam nadzieję, że pełna cennych informacji, miłego słuchania. Ewelina, cześć. Cześć. Witam cię w moim studiu i dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie i że sobie dzisiaj porozmawiamy na bardzo bliski mojemu sercu temat i temat, który chciałam poruszyć tutaj od bardzo dawna. Zresztą gdzieś tam ta moda etyczna się już pojawiała w podcaście, ale pomyślałam, że zaczniemy od podstaw i po prostu rozłożymy całą modę na czynniki pierwsze. Tak, od podszewki. Tak, moda etyczna i ten termin jest coraz bardziej popularny, coraz więcej się o tym mówi, ale mam wrażenie, że nie wszyscy do końca rozumieją o co w tym chodzi, bo co nieetycznego może być w modzie. Więc, jakbyś mogła nam wyjaśnić, dlaczego moda, taką, jaką mamy na co dzień, jaką widzimy, obserwujemy, jaką kupujemy, jest nieetyczna? Mm, moda może być nieetyczna i zazwyczaj taka bywa, dlatego, że panuje taki system nazwany szybką modą. Polega on na wystandaryzowanym poziomie, zazwyczaj wątpliwej jakości odzieży, bardzo szybkich cyklach zmian i niskich cenach i produkcji, i ogólnie już ubrań dostępnych dla konsumentów. Dodatkowo te ubrania bardzo często nasączone są toksycznymi chemikaliami, które drażnią nie tylko osoby, które pracują podczas szycia, czyli podczas produkcji tej odzieży, ale i drażnią nasze, nasze skóry, czyli naszą skórę, mm -hmm. nas, nas konsumentów. E, a potem tylko 1% odzieży jest poddawany procesowi recyklingu. Zatem. Całe góry tony odzieży lądują na wysypiskach i wyposażają w to samo, co same są wyposażone gleby, więc to już jest no, nie tylko nie ekologiczne ze względu na glebę, ale też nieetyczne ze względu na to, w jakich warunkach pracują osoby, które produkują te ubrania. Nie mają zapewnionych podstawowych jakby, potrzeb wynagrodzenia ich praca no, tak jak było w przypadku Rana Plaza czyli bardzo głośnego wydarzenia z 2013 roku no właśnie może powiedz najpierw co tam się wydarzyło mm -hmm. e, no ponad już 5 lat temu 2013 kwiecień czyli najtragiczniejszy incydent w tej branży czyli zawalenie się kompleksu fabrycznego Rana Plaza w Bangladeszu e, a ponieważ właściciel czyli pan Rana postanowił Przedłużyć, jakby dobudować piętra do tej fabryki, gdzieś tam na własną rękę, i wstawić na te kolejne piętra maszyny, których drgania spowodowały pękanie ściana. W konsekwencji zawalenie się całej fabryki z ludźmi, którzy akurat szyli, produkowali ubrania dla popularnych sieciówek, także dla jednej sieciówki polskiej na trzy litery. No i wówczas zginęło ponad tysiąc osób, a 250 zostało gdzieś tam rannych. No i od tego czasu to był też taki punkt zapalny i moment, w którym narodziła się organizacja Fashion Revolution, żeby po pierwsze upamiętnić tę katastrofę, ofiary tej katastrofy i gdzieś tam zwrócić uwagę na to, co rzeczywiście dzieje się w tej branży i jak to wygląda od kuchni z kulis. Ja w ogóle słyszałam, że pracownicy wcześniej zgłaszali, że te tak, ściany są popękane, mm. ale właściciel kazał im po prostu wrócić do pracy, bo inaczej nie mieliby do czego wracać. tak? Czyli mm -hmm. zostali zmuszeni, żeby pracować. I zazwyczaj to tak wygląda. Gdzieś tam te prawa nie są przestrzegane w tych krajach. Często bywa tak, że pracownicy są zmuszani albo nawet zamykani w fabrykach, żeby tylko wykonać jak najszybciej i jak najtaniej swoją robotę, żebyśmy potem my mogli kupić bardzo tanie. Bardzo słabe jakość ubrania, pocieszyć się nimi dosłownie chwilę. I co i co dalej? Co z nimi zrobić? No właśnie, ja widzę takie dwa aspekty, dwa główne aspekty mody etycznej, czyli ta sfera bardziej moralna, związana z tym, jak pracują ludzie, i w ogóle z prawami człowieka. Tutaj jest też, moim zdaniem, ogromny problem. I z drugiej strony mamy tę kwestię bardziej ekologiczną, ym, związaną z tym, że ten przemysł zanieczyszcza naszą planetę i to chciałabym to właśnie tak rozbić na te dwie części, bo uważam, że ludzie decydują się wspierać modę tą bardziej etyczną, też z różnych powodów, niektóre argumenty przemawiają do nich bardziej niż drugie, ale pierwsza rzecz, która mnie zastanawia, to jest to, że ja pamiętam od dziecka, było coś takiego, że ludzie komentowali a to jest tam made in China albo o, to jest Bangladesz, Bangladeszu, to rącz, rączki chińskie zrobiły i wszyscy o tym wiedzieli, wszyscy o tym mówili tak przyśmiewczo i zastanawiam się, że ludzie z tą świadomością, że to powstaje w takich warunkach, nadal uważają to za normę. Czemu to się stało normą? Bo, bo mówimy tak, że no, wszyscy kupują w Primarku, tak? Wszyscy kupują w tym czy w tym y, sklepie, i przez to mamy przyzwolenie, żeby, żeby to robić. Tak trochę działa taka mentalność grupowa albo mentalność zbiorowa, że no ja zostawię tutaj y, reklamówkę albo butelkę, no i ktoś zobaczy, że no chyba tu można zostawiać reklamówkę mm -hmm. albo w ogóle można je brać. No i tak się to napędza, napędza, dochodzą te osoby, które korzystają z pewnych y, jakby przywilejów albo z pewnych ułatwień, a moim zdaniem kupowanie w sieciówkach jest sporym ułatwieniem, ale też rozleniwia i gdzieś jest tam... Już nieatrakcyjne, gdzieś zubaża, gdzieś się zatracamy w takim pędzie, jesteśmy jakby kopiuj-wklej. No minimum tysiąc osób na pewno na świecie jest ubranych identycznie jak my. Więc to już mhm. poza jakby aspektem ekologicznym i etycznym. No, jest moim zdaniem nieatrakcyjne. Nuda. Jest tak, jest bardzo nudne. No nie ma w tym jakiegoś indywidualizmu, nie ma nas, nie ma stylu, nie ma poszukiwania jakichś ubrań, dobierania, jakiejś historii, nie wiem, dziedziczenia, czegoś fajnego, takiej iskry w tym, tylko no jest no, łatwizna, nuda wybieranie z rzeczy z wieszaka, które są identyczne. A tak jak właśnie mówisz, dochodzą do tego dużo ważniejsze aspekty niż styl, bo jest on indywidualny, ale nie jesteśmy osamotnieni w tym. Tej branży, a tej jakby w tej branży jesteśmy wszyscy. Tak jakby do, dotyczy nas wszystkich to, co się dzieje z uwagi na to, że się po prostu ubieramy. Wstajemy rano, zdejmujemy piżamy, zakładamy ubrania. Mamy pościel, mamy zasłony, mamy hmm. ręcznik, to jest przemysł tekstylny, więc to, jest, to są ogromne ilości, ogromne liczby produkowanych elementów. I może ludzie nie zdają sobie sprawy, że ten problem jest już, jest tu i okay. teraz, i już teraz powinniśmy coś zrobić, jakoś sobie zacząć z nim radzić, szukać rozwiązań. I być może też ludzie nie zdają sobie sprawy, jak ogromne są to liczby i jak duży to jest problem. Niektórzy też myślą, że no, ja mam tę koszulkę, ale nigdy nie poznam i nigdy nie zobaczę tej osoby, która mi ją uszyła, więc mnie to nie dotyczy. Mm -hmm. No tak naprawdę. Jesteś osobą związana z tą y, szwaczką, łańcuchem dostaw i przez te wszystkie elementy i przez tę drogę, która prowadzi do Twoich rąk, no, mogło wydarzyć się naprawdę bardzo dużo nieprzyjemnych rzeczy. Jest teraz bardzo dużo dokumentów, filmów, raportów, zestawień, y, fotorelacji. I rzeczywiście jesteśmy w stanie zobaczyć, jak to tak naprawdę wygląda. No, między innymi film The True Cost, mm -hmm. czyli... To jest film, to jest który jest film na mnie baza, tak. Wpłyną, tak. To jest film baza. Poza tym Ofiary Mody, Poza Modą, to są takie trzy bardzo podstawowe, bazowe film, filmy, od których można też zacząć interesować się tym tematem mm, i gdzieś porównywać swoje wybory, zrobić jakąś... Yy, czystkę szafy, powiedzmy, i sprawdzić swoje metki dotychczasowe, no ale oczywiście ich nie wyrzucać, tylko wykorzystać te ubrania, albo, nie wiem, zamienić się z kimś, albo zrobić wyprzedaż. No jest bardzo dużo sposobów na to, by nie wyrzucać ubrania, a jednak gdzieś tam te szafy kompletować już w sposób bardziej świadomy, czy też odpowiedzialny. A wracając jeszcze do aspektów etycznych, pytałaś o to, dlaczego ludzie o tym wiedzą, a... A nic mm -hmm. z tym nie robią. T tak, tak. że Wszyscy mm -hmm. mówimy otwarcie mm -hmm. o zrobione w Indonezji, zrobione w Bangladeszu, ale nikt nie poświęca czasu na te refleksje, czy tak naprawdę to jest w porządku. I właśnie tutaj chciałam Cię dopytać o to. Mm -hmm. Często argument, który się słyszy, to jest to, że Przecież dzięki temu oni mają pracę, gdyby nie było tej fabryki, no to ci ludzie nie mieliby z czego żyć, dlatego ja będę to kupował, koniec, umywam ręce i nie, 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 nie staram się to, tak. tak dalej kopać. Więc no. jak to jak ty to widzisz? To jest kwestia bardzo subiektywna, indywidualna kwestia sumienia. Czy mnie to wzrusza, czy mnie to dotyka? Jak ja do tego podchodzę? Czy mogę nazwać piękną sukienką, rzecz, która została. Wyprodukowana w często drastyczny sposób i zawiera kancerogenne, silnie toksyczne substancje. Czy mogę czuć się w tym pięknie? Czy mogę jakby bez żadnej refleksji próżnie nabywać te rzeczy? Hmm, czy jednak chcę coś z tym zrobić? Czy w jakiś sposób ta empatia w tym aspekcie się budzi? No, ale patrząc na tę stronę etyczną, mhm. faktem jest, że ci ludzie. Często żyją z tego, oczywiście, że pracują w takiej fabryce. Czy my możemy w jakiś sposób wpłynąć na to, żeby na przykład tym ludziom w fabryce w tym Bangladeszu żyło się lepiej? czy jest, czy jeżeli odejdziemy od tej mody masowej, to nagle y, oni zamkną te fabryki i wszyscy tam poumierają z głodu, czy w ogóle jest jakieś wyjście z tej sytuacji? Wiesz, ja tutaj widzę taką dużą y, analogię do, te, do sytuacji, y, do przemysłu żywieniowego i do spożywania mięsa. Wiele osób też się zastanawia, co się stanie z ludźmi, którzy pracują w tym przemyśle, bo co się stanie ze zwierzętami, y, które y, y, żyją w niewoli, ale tak, że tak, jak ja na to patrzę, to jest mhm. tak, że ja wiem, że z dnia na dzień nagle nie zamkną się te fabryki. Tak samo jak wiem, że nie zamkną się nagle wszystkie rzeźnie, i bardziej, tak jak powiedziałaś, dla swojego własnego sumienia. Ja wybieram to, z czym się zgadzam. Ale ciekawi mnie, czy dla takich sceptyków jest jakiś dobry argument na to, że nie, kupując koszulkę użytą w Indonezji, wcale nie pomagasz tym ludziom w Indonezji. No, to jest trudne pytanie i bardzo dyskusyjna kwestia, jeśli chodzi o to, i bardzo często spotykam się właśnie z takimi głosami, że jak jednostka może zmienić ten przemysł? No, jednostka gdzieś tam na drugim, powiedzmy, końcu świata nie wpłynie na właściciela fabryki, ale masy na sieciówki, a sieciówki na właściciela fabryki już tak. Jakby wszystko jest możliwe. Ludzie często gdzieś tam do pewnego momentu są w stanie sobie wyobrazić, co się może stać, ale naprawdę trzeba być w dobrej myśli, za zakładać więcej, przekraczać te granice, no sprawdzić, co się stanie rzeczywiście, czy te fabryki zostaną zamknięte, czy jednak nie, czy jednak ten stan, mhm. te warunki pracy y, osób, które szyją ubrania się polepszy. No jeżeli tego nie wiemy, no to sprawdźmy, spróbujmy, wesprzyjmy to, sprawdźmy, znajdujmy jakieś rozwiązania, znajdujemy jakieś drogi, eksperymentujmy, co się może wydarzyć, żeby im było lepiej i nam było lepiej, bo to dotyczy nas wszystkich, żyjemy na jednej planecie, więc ten przemysł zatacza też takie trochę koło zła, ale może zakład zataczyć koło dobra. Wspomniałaś o sieciówkach i też jest y, taka kwestia sporna. Dużo się mówi o modzie etycznej i marki masowe są świadome tego, że gdzieś ten ruch związany z y, bardziej rozważnym i świadomym podejściem do mody się rozwija i jak sieciówki na to reagują? Czy, czy, jest, czy my jako konsumenci możemy dokonywać takich wyborów, aby wpłynąć na tych masowych największych producentów? Właśnie po to, żeby to oni odgórnie Wpływali na chociażby warunki powstawania, mówię teraz tej stronie etycznej, tak? czyli na te warunki powstawania y, ubrań. Możemy im pomagać naszą ciekawością, możemy pomagać też samoograniczaniem, co jest tutaj chyba kluczowe i najważniejsze. E, Im mniej kupimy ubrań, tym lepiej, im bardziej jest to przemyślany zakup. Bardziej odpowiedzialny wybór, który wystarczy nam na naprawdę wiele lat, lub nawet może będziemy mogli go przekazać gdzieś tam komuś w przyszłości, tym lepiej. Yy, ma, mówiąc, że możemy wspierać te marki ciekawością, mam na myśli m.in. innymi kampanię, którą realizuje corocznie organizacja Fashion Revolution, yy, możemy dodawać. Zdjęcie z, przedstawiające odzież odwróconą na lewą stronę z widoczną metką i z widoczną nazwą danej marki, e, z dodatkowym pytaniem w formie hasztagu Humane My Clothes i oznaczeniem tej marki z danej metki na tym zdjęciu. I co roku mam dostęp do takich raportów i do takich zestawień, i liczba jest naprawdę ogromna miliony osób biorą udział w tej kampanii i tysiące marek odpowiada na, na te pytania, więc coś się ruszyło, coś idzie w dobrym kierunku. Nawet niektóre sieciówki zadają sobie trud, żeby odpowiadać na, na te pytania. Jednak, no właśnie, co oni odpowiadają? Jednak wiemy, jak jest. To jest trochę jak szukanie igły w stogu siana. Trochę przemilczane odpowiedzi, ale trochę jeszcze nie do końca y, jasne, wiadomo, o co tam chodzi, ale myślę, że oni już wiedzą, że ten globalny ruch i protest się zaczął, i nie tylko w naszych głowach, ale też fizycznie jest to widoczne. A powiedz mi takie kampanie, czy też podmarki. Pierwsza, która przychodzi mi do głowy, to jest oczywiście zielona metka HND-u. Uważasz, że to jest dobre, że tego powinno być więcej, powinniśmy to wspierać, czy to, że to jest takie mydlenie oczu? No, generalnie to może być jakiś krok, jeżeli do końca założenia zostaną naprawdę spełnione. Jeżeli obietnice, które gdzieś tam wypuszcza dana marka, będą rzeczywiście spełnione no, w 100 albo prawie 100%. Jeżeli to jest mała liczba, jeżeli to są gdzieś tam słowa na wiatr i jeżeli to jest e, no, coś nie do końca może przemyślenego albo realnego dla danej marki w tym czasie, no to jest to trochę mydlenie oczu. Więc warto zwracać uwagę, warto dokładnie czytać metki, warto pytać te marki, co właściwie macie na myśli, pisząc lub drukując zielone metki? Mm -hmm. O co właściwie chodzi w tej różnicy między taką a taką metką? W jaki sposób zostało to wyprodukowane? Co to jest za materiał? Skąd pochodzi? Kto to uszył, i tak dalej? Warto być po prostu bardzo ciekawskim, jeśli chce się wybrać. Tak naprawdę mniejsze zło, bo no, chcąc ubierać się dobrze, no, musielibyśmy chodzić nadzy. No ale to mniejsze zło gdzieś tam istnieje. Ale też wiele osób się buntuje i mówi, dlaczego kupujesz zieloną metkę handemu. Wybacz handem, ale to jesteś tutaj idealnym <laughs> przykładem. Skoro marka ogólnie nie ma takiej dobrej reputacji, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób produkują swoje ubrania, ja zawsze wychodziłam z takiego założenia, że ja. Z inwestycją swoich pieniędzy, też pokazuje tej marce, co mi się podoba. I wierzę w to, że jeżeli więcej osób będzie kupowało zieloną metkę, to pokażę HM-owi, że to jest ta droga, która podoba się ludziom. Dlatego, jakby nie, nie staram się ich przekreślić na zawsze, tylko może zachęcić, bo wierzę w to, że moda masowa zawsze była, jest i będzie, a zawsze może być trochę lepsza, bo raczej nie zniknie. Mhm, Czy takie, też byś wspierała właśnie to? Takie gigantyczne marki mają ogromną moc, mogą przekazywać dobre wartości, złe albo żadne. Więc warto też, żeby wychodziły od nas takie komunikaty, czego my oczekujemy, czego chcą konsumenci, jakie wartości chcą wspierać. Ponieważ teraz już idzie to wszystko w takim kierunku, że nie sam produkt jest ważny, a społeczność, a wartości, które mhm. przemawiają za daną marką, cały wizerunek. Za, tak, cały wizerunek, cała ta otoczka. I to wszystko będzie ważne i coraz bardziej ważne w przyszłości, jeśli chodzi o wybór jakichkolwiek elementów garderoby. Więc no, też nawet się już odchodzi od takiego no, projektowania dla projektowania. No, każdy może nazwać się designerem albo projektantem i gdzieś złożyć ze sobą kilka już istniejących wzorów i wypuścić coś, co nagle ma ciekawszą formę. No ale. No to ciągle nie jest odpowiedzią na problemy albo na pytania czy wyzwania tego świata. Gdzieś tam warto też iść w stronę projektowania nowych tkanin, gdzieś powstawanych mm -hmm. w laboratorium, albo e, innowacyjnych rozwiązań, które mogą gdzieś zastopować ten kryzys albo być e, jakimś ratunkiem. Mogą być dobrą drogą i może też takie komunikaty kierowane do tych gigantycznych marek, z naszej strony okażą się pomocne. A myślisz, że do społeczeństwa bardziej przemawiają te argumenty etyczne na zasadzie, kto uszył moje ubrania? Czy te ekologiczne na zasadzie, ten materiał może być dla mnie toksyczny? Chciałabym myśleć, że i te, i te. Ale póki co częściej spotyka się więcej może egoistów, mhm. osób, które najpierw chcą mieć przyjazne skórze ubranie, okay. oddychające. To jest też jakby kwestia nawet świadomości w modzie. Słowo świadomość często jest używane przez marki jako bądź świadomie ubrana, czyli dobierz odpowiedni ciuch do figury. Okay, tak. Więc to, to też nie o to chodzi. Świadomość to jest naprawdę bardzo głęboki worek i warto w nim trochę pogrzebać. Warto dowiedzieć się więcej i Rzeczywiście gdzieś pielęgnować tę uważność, szukać, dowiadywać się i mieć swoje zdania na jakiś temat i swoje, yy, swoje wybory, gdzieś są mm. zgodne z sumieniem i brać naprawdę pod uwagę yy, ten problem. To jest dla mnie w sumie szokujące, ale może dlatego, że też patrzę na świat, wiadomo, przez pryzmat swojego własnego życia i do mnie zawsze bardziej przemawiały te argumenty pod tytułem kto to uszył i w jakich warunkach. Ostatnio coraz więcej dowiaduję się na temat chemikaliów i tego, jak straszne mają one działanie na, na nas, też nawet na nasze samopoczucie, co jest no, bardzo, bardzo interesującym tematem, o którym też się nie mówi, um, ale moda jest nieetyczna i moda jest nieekologiczna. I chciałabym, żebyś wyjaśniła nam, dlaczego przemysł modowy tak bardzo zagraża naszej planecie. Urańczyliśmy od zawsze, tak? Ale teraz powoli mówimy o tym, że to się wymknęło spod kontroli i zaśmica ziemię. Tym, co jest nie tak, jest po pierwsze ilość, bo produkujemy aż 53 miliardy ton tekstyliów rocznie, ogólnie. A jeśli chodzi o Polskę, to jest to 2,5 miliona ton odpadów tekstylnych rocznie. Do sortowni zaś trafia 350 ton tekstylów na dobę, więc no, możesz sobie wyobrazić takie ogromne sterty, mhm. ciuchów na dobę. No To jest ogromna, przytłaczająca ilość i też wa warto wspomnieć, że tylko 1% y jest poddawany procesowi recyklingu, więc to nie napawia spokojem. Trzeba mhm. Jako, że może recykling nie jest wyjściem i nie jest rozwiązaniem tego problemu i nie na tym głównie powinniśmy się skupiać, ale to też jest jakaś droga, jakieś poszukiwania i jakaś minimalizacja pewnych szkód, które już może zostały wyrządzone. Ale nie zapominajmy, że przemysł modowy odpowiedzialny jest za emisję ponad 1,5 miliona ton dwutlenku węgla. Poza tym duża ilość ubrań produkowana jest z włókien syntetycznych, które mhm. nie są, o czym już wcześniej wspominałem, które nie są przyjazne ani środowisku, ani skórze, ani osobom produkującym te ubrania. Na jakiej podstawie wiemy, że te tkaniny są dla nas toksyczne? Ja myślę sobie, jakby ja ufam, że tak jest, ufam, że Rzeczywiście te chemikalia, które są używane przy czy też przy produkcji, czy przy uprawach, dajmy na to, bawełny, są dla nas szkodliwe. Sama nic się nie zagłębiałam, zagłębiałam w ten temat, ale wiem, że jest bardzo wielu sceptyków, którzy powiedzą, no i co mi zrobi dana substancja chemiczna, tak? To jest tak samo, jak mamy to w pożywieniu, jakoś żyjemy i rozumiem o co mi chodzi, że jakby czy są jakieś takie argumenty, które przekonają ludzi, że rzeczywiście ta bawełna z tego źródła nam szkodzi, szkodzi naszemu zdrowiu. Warto sięgnąć do źródeł, które zbierają skutki pracy osób, które nawet prasują dżinsy. Są to często nieodwracalne choroby płuc, skóry. Generalnie ponad 70% pracowników. Podczas, pracujących podczas farbowania, samego farbowania tkanin, skarży się na podrażnienia, zatrucia, zaczerwienienia. Pokazują swoje ręce, swoje nogi, które już totalnie straciły włosy. Yy, I to wszystko, naprawdę w dobie no, internetu, jesteśmy w stanie bardzo łatwo znaleźć sami nie jesteśmy może jesteśmy w stanie przebadać daną rzecz odsyłając kawałek ubrania lub idąc z nim do odpowiedniego laboratorium, żeby sprawdzić, co faktycznie znajduje się w danej odzieży. jest to możliwe nawet w Polsce. Mówię nawet, jakby to był jakiś <laughs> po prostu czarnogród. No, jest to możliwe, ale może to trochę kosztować. Ale myślę, że warto, jeżeli chcemy być naprawdę takim mega świadomym od podszewki konsumentem, można zbadać swoje ubrania. Albo można pytać marki, dociekać do źródła, porównywać gdzieś te metki. Poza tym też czujemy czujemy, co, jak wpływa na nas dana rzecz, i tak też gdzieś tam jest dla nas czerwone albo zielone światło. Raporty zewnętrzne też donoszą informacje a propos chorób osób pracujących przy farbowaniu odzieży, przy szyciu odzieży, nawet prasowaniu jeansów. I jest taka lista substancji, które bardzo często zawierają się albo w obuwiu, w bieliznie, w ubraniach, często farbowanych na czarno albo na czerwono. I no to jest dostępne. To, to, to nie jest jakaś tajemna wiedza, która gdzieś dopiero zaczyna raczkować albo wychodzić na światło dzienne, tylko to, mimo że jest gdzieś tam zatajane przez marki i nie do końca jest to wygodna informacja, no ale taka jest prawda, że Między innymi fumarand i metylu zawiera się w odzieży produkowanej w Bangladeszu, ale także w obuwiu skórzanym. Mhm. Różne środki toksyczne, drażniące, kancerogenne, przeciwgrzybicze, które pakuje się w te tkaniny. Śmierć pracownika garbarni codziennie jest sytuacją normalną niestety w Bangladeszu. Ale czy wszystkie marki masowe, takie, które widzimy w galeriach handlowych, Używają tych substancji. To jest, czy to jest taka norma, że te sztuczne, no wiadomo, sztuczne barwniki, ale że te toksyczne substancje farbujące i bawełna też y, struta tymi chemikaliami? To są standardowe materiały i substancje, które mamy we wszystkich ubraniach y, takich sieciówkowych? Jeżeli chcemy być pewni, to warto poszukać certyfikatów. Certyfikaty posiadają marki, które rzeczywiście muszą spełnić pewne szereg pewnych kryteriów. Więc tutaj możemy być pewni, że gdzieś tam te ubrania są bezpieczniejsze dla nas, dla środowiska i dla tych pracowników. No jeżeli nie ma tego certyfikatu, a marka napisze na swojej metce bio albo eko, no to oczywiście zupełnie nic to nie znaczy. Zazwyczaj bawełna pochodzi z upraw konwencjonalnych, chociaż dla niektórych może się wydawać to i tak lepszym wyborem posiadanie delikatnej, zwiewnej koszulki bawełnianej, to jednak okazuje się, że bawełna nie jest wcale przyjazna skórze, ani ekologiczna, tak jak mogłoby nam się wydawać. Może jest wygodna, mhm. no, ale z ekologią ma no, niewiele wspólnego. To co jest z nią nie tak? Co tam się dzieje przy tych uprawach? Użyła się bardzo, bardzo, bardzo duże ilości wody i no również chemikalia, czyli pestycydy. Nawet ostatnio dotarłam do takich wiadomości, że Firmy decydujące się na y, posiadanie uprawy bawełny ekologicznej po trzech latach zmagają się z y, jakimiś insektami, które uh -huh. trzeba no, i tak jakoś zwalczyć, więc po trzech latach no, ta bawełna nie musi być do końca tak samo ekologiczna jak wcześniej, bo, no, bo marki y, nie marki, tylko y, farmerzy jakoś muszą radzić sobie z tymi insektami, żeby utrzymać gdzieś tam też jakość tej bawełny. Czy nie dość, że znaleźliśmy ekologiczną bawełnę, no to jeszcze nawet nie wiemy, czy ona jest ekologiczna. No trochę tak. Ale zapytam się Ciebie o te um, sieciówki. Powiedziałaś, że warto szukać certyfikatów, ale czy tak naprawdę znajdziemy te certyfikaty? Rzeczywiście są takie marki mainstreamowe, które posiadają te certyfikaty? Czy jest to rzadkość? No często tak i nawet się niektóre nie chwalą. Często sama jestem zaskoczona, że znajduję nawet w second handzie spodnie z certyfikatem. A Więc czy masz takie marki sieciówkowe, które mogą się właśnie tym pochwalić, które mają taką dobrą reputację? Wejna kiwa głową, że nie. <grym> <grym> Czyli niestety idąc do drogerii handlowej, tak ja mówię, idąc do, niestety idąc do takiego domu towarowego czy galerii handlowej, z założenia kupujemy chemiczne, sztuczne, toksyczne rzeczy. No tak, tak generalizując. Ale tak, tak, generalizując, ale też nie bądźmy tak, tacy negatywni i tacy pesymistyczni, wszystko idzie w dobrym kierunku, jest coraz więcej świadomych, odpowiedzialnych, bardzo zaangażowanych konsumentów. I co Więc... oni robią? Jak oni, jak oni poruszają się w tym świecie? Tutaj też jest taki problem, że ci zaangażowani konsumenci świadomi rzeczywiście robią ten swój research, znajdują marki etyczne, ale wiele z nas. Mówiąc, wprost, na przykład nie ma na to czasu ani ochoty. Chciałoby mieć takie proste rozwiązanie na zasadzie. Nie interesuje mnie do końca ten świat mody, ale chciałbym, żeby te moje wybory były rozważne. Czy można jakoś łatwo poruszać się po tym świecie mody etycznej? Są jakieś takie marki, czy też źródła informacji, czy sposoby na kupowanie w rozważny sposób, które nie zajmują nam dużo czasu i nie musimy być Sherlockami Holmesami, którzy piszą maile, sprawdzają. Mm, jest na pewno pomocna strona e-konsument, gdzie mamy taki spacerownik, gdzie mamy bardzo dużo zakładek, jesteśmy w stanie. No, w miarę szybko i bardzo łatwo wyszukać m, potrzebne informacje, są tam nawet takie oceny i skale y, uporządkowane chronologicznie, mm -hmm. jakie marki są odpowiedzialne, jakie dbają o środowisko, jakie dbają o pracownika jest to naprawdę bardzo fajnie, szczegółowo y, rozpisane i to może być dużym ułatwieniem dla ludzi, którzy na własną rękę nie chcą się tym zajmować, tylko chcą bardzo szybko dokonać mm -hmm. potrzebnego, mam nadzieję, zakupu i właśnie zaglądają na tę stronę w poszukiwaniu informacji. Y, dodatkowo, no, to, to zależy też jaki mamy budżet, zależy ile Właśnie, możemy... bo to jest, to jest kolejny etap, co nie wyjdę w słowo, ale właśnie wiele osób powie, okej, okay, moda etyczna fajny, fajny koncept i kiedyś tak, ale nie stać mnie na niezależne, lokalne, etyczne marki. I co wtedy? Co można zrobić? Jednym z rozwiązań jest po prostu... Bardzo łatwe rozwiązanie. Kupowanie mniej. Wiadomo, że nie możemy zupełnie pozbyć się tego kupowania. No każdy od czasu do czasu no, musi kupić te rzecz, musi kupić płaszcz, buty, no, niezbędne zupełnie elementy garderoby, no to jest jasne i to się raczej nie zmieni. Nie zaczniemy znowu chodzić z liściem między nogami, więc musimy jakoś sobie zacząć z tym sprytnie radzić, więc kupując mniej, możemy wesprzeć lokalne marki, które produkują w sposób. Y bardziej zrównoważony czy też odpowiedzialny. Przykładowo, kupić jedną rzecz na 5, 7, 10 lat i nie dość, że wesprzeć właśnie lokalne przedsiębiorstwo, pokazać, że no, są ludzie, którzy no, oczekują rozwoju tego przedsiębiorstwa, że gdzieś tam podzielają te wartości yy, i dodatkowo gdzieś zmniejszyć ilość tych odpadów, kupując jedną zamiast 10%. Bardzo tanich swojej jakości rzeczy z sieciówki. No Obecnie, nawet w Warszawie, przez ostatnie kilka miesięcy, zauważyłam, że było bardzo dużo targów vintage. To też jest kolejna opcja na yy, no bardziej yy, odpowiedzialne zakupy, czyli kupowanie po prostu z drugiej ręki niektórzy mają takie obawy, albo nawet brzydzą się kupować z drugiej ręki, no ale gdyby wiedzieli, jakie dokładnie substancje zawiera ich nowa rzecz z sieciówki, no to gdzieś tam to wartościowanie, to myślenie mogłoby się odwrócić. Mhm. Nawet jeśli chodzi o obuwie. Skórzane, nowe, skórzane z drugiej ręki, syntetyczne nowe, syntetyczne z drugiej ręki. No, co wybrać? No wiadomo, że jest też alternatywa, czyli Piniatex, która no jest... Co to jest? Y, jest to obuwie skóry z ananasa mhm. i to jest trochę wydatek dla niektórych, ale myślę, że y, no, jest najmniejszym złem i jest super opcją, jeśli chodzi o, o wybór obuwie. Ewentualnie można na czas zimy wyjechać do ciepłych krajów, żeby nie musieć kływać wód, co ja czynię za dwa tygodnie, ale oczywiście żartuję, bo samolot <laughs> też y, obciąży, tak. y, obciąży planetę w pewien sposób zamaskować eee, buty i płaszcz, wyjść tak, w po kraje. Wyjedź, dziękuję stąd dziękuję nie, za uwagę. Nie przeżywaj zimy, tak. Ale to jest super, myślę, że to będzie przyszłość, właśnie ten, ten materiał. No, jest taka szansa. Dodatkowo e, mam takie informacje, że powstanie nowa polska marka e, butów na początku 2019 roku. E, polskiej projektantki, która będzie się nazywać Tondo, więc e, warto sobie chyba zajrzeć, poszparać, że jest, no są, są te opcje, są zamienniki, naprawdę jest teraz spory wybór, w zależności od tego, ile chcemy na to y, poświęcić kasy. Ale właśnie to jest ważne, co powiedziałaś, że warto zrobić sobie taki mały rachunek, nie chcę sumienia, ale w sumie tak, podsumować to, y, ile rzeczy kupiliśmy w ciągu roku, ile tanich rzeczy kupiliśmy w ciągu roku i zamiast mieć 10 nowych bluzek, golfów, spódniczek czy butów, Możemy kupić sobie dwie rzeczy, które, okej, okay, może wydadzą się nam trochę drogie, ale starczą nam na lata. Niby to wydaje się być taką kompletną Prosta, oczywistością, tam, um, ale mam wrażenie, że nie zdajemy sobie sprawy, bo jednak zawsze ten czynnik finansowy pojawia się jako pierwszy i to jest pierwszy kontrargument nie stać mnie na etyczną modę, co w bilansie z całego roku może wcale nie być prawdą, chciałam nawiązać do tego, co powiedziałaś o skórach. W ogóle skóra to jest dla mnie temat rzeka, też właśnie z punktu widzenia etycznego, ponieważ zastanawiam się, jaki jest fenomen tego, że produkty skórzane nadal cieszą się tak ogromną popularnością i mają taką dobrą reputację w ogóle w społeczeństwie i chciałabym to właśnie, chciałabym to zestawić z futrami. Osoby, które noszą futra są publicznie linczowane, społeczeństwo się z tym nie zgadza, uważa, że to jest po prostu morderstwo i, i okropna rzecz. Natomiast zupełnie inaczej podchodzi się do skór. Co więcej, słyszałam taką wypowiedź pewnej osoby publicznej, że kupuje ona skórzane rzeczy, ponieważ są one świetnej jakości, tak możliwe, że tak jest, i jako, że są one produktem ubocznym, ponieważ i tak te zwierzęta są potem przetwarzane, aby zostać sprzedane jako mięso ludziom. Czy tak rzeczywiście jest? To jest moje pierwsze pytanie. Jak to jest z tymi zwierzętami, z których jest skóra? Ja go nam kiedyś film dokumentalny. Nie wiem, czy był tendencyjny, czy nie, ale śmieję wątpić, że rzeczywiście tak jest. Rzeczywiście, znaczna część skóry pochodzi z tak zwanych. Tak zwane, jest to tak zwana skóra zjedzona czy mhm. zjadana. E, ale istnieją też e, fermy, które hodują zwierzęta tylko w celu pozyskiwania skóry i te zwierzęta są tam traktowane w straszny sposób. Mm. Ja nawet słyszałam, że one są zabijane dla skóry, a potem ta padlina jest podawana tym kolejnym zwierzętom, które są potem znowu zabijane i one po prostu zjadają swoich kolegów. Tak, no, tak trochę jest. Super. No, no niestety, tak trochę wygląda ten przemysł, jakby idąc dalej, to, że kupujesz skórzane wyroby, też wspierasz przemysły mięsny. Mhm. Więc no, to jest jeden organizm, który idzie na, do dwóch różnych przemysłów. Które się wzajemnie które napędzają? które się wzajemnie napędzają, więc rezygnacja z któregoś albo z obu no już jest dobrym wyjściem. A wracając do, do futer i skór, tak, o... Dla, właśnie o to mi chodziło, bo nie mm -hmm. zadałam tego pytania. Dlaczego ludzie tak bardzo linczują osoby, które noszą futra, natomiast nikt nie ym, kwestionuje tego, że nosimy skórzane rzeczy? Moim zdaniem ma to duży związek z licznymi kampaniami, filmami, yy, relacjami fotograficznymi, yy, jeśli chodzi o pozyskiwanie futer i całym tym hodowlą zwierząt i całym tym przemysłem. Moim zdaniem, już było tego tak dużo, że ludzie zdążyli to odkryć i gdzieś tam się do tego przekonać, że rzeczywiście to są straszne zabiegi i nie warto tego wspierać, ponieważ mamy do czynienia nie tylko ze swoim wyborem i ze swoim życiem, ale też życiem innej istoty tak naprawdę. E, takich kampanii, filmów i relacji odnośnie skóry jest dużo mniej i może to tę skórę trochę um, wybiela. wybiela. Dokładnie. No ale jeśli chodzi też o aspekty etyczne, to niektórzy podają taki argument właśnie, jak mówisz, że przecież ta, ta, to mięso zostanie i tak zjedzone. No, niby tak, ale ciągle to jest skóra jakiegoś innego zwierzęcia, którą potem sobie nosimy jako torebka czy, czy jako buty. K mhm. Też niektórzy to tłumaczą tak, że to jest wybór bardziej ekologiczny, no ale nie do końca już teraz tak jest, ponieważ procesy, jakim zostaje poddawana ta skóra w garbarniach, proces farbowania i to, co się z nią dzieje przed uszyciem z niej butów czy torebki, no powoduje, że ten proces rozkładu jest naprawdę bardzo długi. Czasem tak długi jak no właśnie rozkład skóry tak zwanej ekologicznej. No właśnie, czym jest skóra ekologiczna? Tam jest w ogóle jakaś skóra. Nie, to jest całkowicie jest prostu, sztuczne. To jest po prostu kawałek plastiku, który ma wyciskany wzór skóry, mhm. który ma do złudzenia przypominać skórę naturalną, a, a jest po prostu z syntetycznym materiałem udającym skórę. Ale z punktu widzenia ekologicznego ma jakąkolwiek rację, by to kupowanie tej skóry ekologicznej? Z punktu widzenia ekologicznego? Mhm. Bo ona nazywa się ekologiczna, ale czy taka jest? No, no niestety, tu gdzieś to słowo zostało może nadużyte, a może gdzieś nazewnictwo trochę przemilczane. No oczywiście nie ma to nic wspólnego z ekologią. No dobra, czyli kupujemy, chcemy kupić nowe buty zimowe, ciepłe, żeby podpisać to, podpiąć to pod modę etyczną, to gdzie powinniśmy się udać i skąd możemy kupić, z jakiego materiału możemy kupić te buty, jeżeli powiedzmy nie mamy jeszcze dostępu do skóry z ananasa. Mhm. W tym roku szukałam butów zimowych tylko dwa miesiące. I ostatecznie zdecydowałam się akurat w tym roku na zakup butów z drugiej ręki, mhm. które nie są skórzane, więc to jest mój wybór na ten rok. Ale wiem, że no i tak coś będę musiała zrobić z tymi butami. No Myślę, że nie podam ich dalej, nie będę mogła ich odsprzedać, ponieważ zwyczajnie ich no jakość nie jest aż tak dobra, żeby wytrwały chodziły ze mną bardzo długo. No a jeśli chodzi o skórę, skórę z drugiej ręki, myślę, że żaden racjonalnie myślący weganin nie powstrzyma się przed tym zakupem na rzecz kupienia kolejnej, bardzo obciążającej planetę rzeczy, że jednak ta granica sumienia akurat tutaj, no... Nie, jest elastyczna. Tak, jest elastyczna, że to nie jest skóra, czy but wyprodukowany specjalnie dla ciebie, tylko nie przydał się z jakiegoś powodu komuś wcześniej. Być może był za mały, za wąski, albo mam nadzieję, że nie, ale przestał się po prostu podobać, to jest mega też nieodpowiedzialne. Ale możesz nadać temu drugie życie, możesz to kontynuować. Możesz yy, też nie bać się poprzedniego właściciela, bo tak jak wspomniałam wcześniej, nowy but też ma bardzo dużo hmm. yy, toksycznych substancji. Yy, no i to byłby. Też wybór w kierunku do mniejszego zła, wyrządzanego naszej na, na naszej planecie, tak? Czyli... tak bo wiele osób jest, y, przychodzi na DT roślinami z weganami, ponieważ. Mm, ta kwestia etyczna związana z losem zwierząt tutaj jest dla nich najbardziej istotna. A ja też wierzę w to, że należy zachować taką trzeźwość umysłu, pewien dystans do tego wszystkiego. I też wielokrotnie dostaję pytania o to, dlaczego mam na sobie właśnie skórzaną torbę, albo dlaczego ostatnio założyłam kożuch, który został kupiony. Trzy temu przez mojego brata w lumpeksie. Mhm. I ja nie, nie czuję się w ogóle źle z tym, że, że noszę ten kożuch, albo że noszę torebkę skórzoną mojej babci. Bo myślę sobie o tej drugiej stronie medalu, czyli wywalenie nagle połowy swojej szafy po to, żeby zakupić sztuczne rzeczy i tylko przyczynić się do tego, że ta wielka, wielkie wysypisko śmieci jest coraz, coraz większe, jest totalnie irracjonalne. I warto tę stronę związane z naszym sumieniem i z tą stroną etyczną połączyć z tą rozważną, ekologiczną i gdzieś znaleźć złoty środek, to nie, znaczy, że, nie oznacza, to, że nasze, nasza empatia jest mniejsza. Chociaż jestem w stanie sobie wyobrazić, że są ludzie, którzy czuliby się bardzo niekomfortowo, mając no na tak, sobie tak, skórzane buty. Mm -hmm. Ale na przykład ja mam je, załóżmy, od lat w swojej szafie i wierzę w to, że więcej dobrego zrobię nosząc je, aniżeli je wywalając. No ja to trochę podzielam. Mm -hmm. A powiedz mi, czy masz informację, co znaczy trochę? Mam w swojej szafie y, skórzane rzeczy, które jakby są. Tak, ja to nazywam z poprzedniego życia. Mm -hmm. Czyli wiążą się z pewnymi wspomnieniami, z sentymentami albo z jakąś sytuacją, którą mi przypominają, a są skórzane. No i właśnie też tak jak mówisz, nie zamierzam ich wyrzucać, nie zamierzam się ich pozbywać, bo mają dla mnie jeszcze jakąś wartość sentymentalną mhm. dodaną, bardzo ważną. I mimo że no, jestem na diecie roślinnej, to również nie czuję tego dyskomfortu nosząc akurat te rzeczy. Ale czy teraz kupiłabym nową skórzaną rzecz, a raczej nie? Okej, okay. no to w takim razie możemy mhm. sobie przyjąć piątkę, ale mhm. czy, chciałam Cię zapytać, czy masz informacje na temat tego, to też nie będzie może przyjemna sprawa, ale jak powstają takie ubrania skórzane? Chodzi mi o to, jak traktowane są te zwierzęta, no bo tak jak mówisz, mówi się dużo o futrach, o, tych, o, o, o tym okropnym systemie produkcji i ludzie rzeczywiście nie chcą się pod tym podpisywać. Natomiast nie mówi się o tym, w jaki sposób pozyskiwana jest ta skóra i jak przechodzą ten proces zwierzęta. No, to jest dość trudny temat, bo to jest trochę jak szukanie igły w Stogusiana, niektóre informacje, do których sama docieram, potem nie pokrywają się z innymi. Gdzieś tam błądzę w tych informacjach i jeszcze nie jestem zadowolona z tego researchu, który zrobiłam, więc no nie chcę wypowiadać się, no świadomie nie chcę się wypowiadać na ten temat, ponieważ jest naprawdę bardzo różnie. A myślisz, że to jest też w jakiś sposób ukrywane, że marki też. E o właśnie, też jest, ważna, jest to ważna kwestia. Ja trochę tutaj y, zrobiłam chaotyczną dygresję, ale faktem jest, że te marki, które my widzimy w sklepach, one wcale jakby nie szyją tych ubrań tylko one zlecają szycie mhm. zewnętrznym firmom, a raczej firmom, które po prostu mają swoją siedzibę tam w Bangladeszu czy w, w, w Indonezji czy w Chinach i przez to umywają ręce. I tak samo chyba jest ze skórą. Oni po prostu kupują tę skórę, ale sami jakby nie y, prowadzą tego procesu zabijania zwierząt i pozyskiwania tej skóry, przez co nie czują się tak odpowiedzialne. Mhm, no właśnie to też jest bardzo różnie, ale no, nawiązując do tej stolicy mody, czyli do Bangladeszu, w samej dace, czyli w stolicy Bangladeszu jest ponad 2000 fabryk. Takich, które możemy zlokalizować. A ile jest fabryk założonych i prowadzonych nielegalnie, które są podwykonawcami głównych dwóch tysięcy fabryk w samym jednym mieście, no to też jest ogromna liczba. I to, co się dzieje w tych fabrykach e, nielegalnych powiedzmy i te warunki pracy i warunki, w jakich powstaje i zostaje obrabiana ta skóra, z której potem szyje się wyroby, no, pozostawia wiele do życzenia. Ale też jest tak, w ogóle polecam też wszystkim ten film e, The True Cost, bo on mi bardzo tworzył oczy na wiele kwestii, ale też e, to, co mnie tam uderzyło, to było właśnie wywiad z jednym, chyba z właścicielem jednej z fabryk, e, który powiedział, że no okej, okay, tak powiedzmy Inditex, który jest ogromnym, ogromnym przedsiębiorcą, e, ich pan jest największy producent e, odzieży na zachodzie, tak mi się wydaje. To jest, Jakby z... ktoś nie wiedział, to oni mają tak Zare, ojszo Berszkę Stradivariusa mhm. i jakieś tam jeszcze inne mhm. marki. Wszystkie wielkie marki, jakby najbardziej znane, że okej, okay, oni nie są właścicielami tych y, fabryk, ale wywierają ogromną presję na tych fabrykantach. Czyli mówią, okej, okay, no to kto mi zrobi to najszybciej, i najtaniej. Więc oni dlatego obniżają te stawki. Nawet sami chcieliby lepiej płacić swoim pracownikom, ale jeżeli muszą no nie zapłacić. Muszą. Ponieważ nie muszą, ponieważ muszą płacić. Y, nie muszą płacić więcej, ponieważ y, też właściciele fabryk. Konkurują między sobą, kto zrobi to szybciej, kto zrobi to taniej. Więc duża, duża rola i duży krok, który powinien zostać wykonany przez właściciela, no, powinien zostać już dawno wykonany. Czyli uważasz, że też duża praca jest w rękach tych fabryk? Mhm. I jeżeli oni sobie jakoś prawnie uregulują, na przykład płace, to też y, powiedzą danemu producentowi, takiemu jak H&M, że sorry, ale nie zrobimy wam tego taniej niż to. I wtedy, jeżeli cały rynek będzie miał ten pułap, to będzie można no, wprowadzić zmiany, bo oni nie będą mieli wyjścia i będą zlecali to za lepszą, za, za wyższą stawkę. Mówię oni, czyli Zachód. Mhm. Yy, też nie jestem ekspertem od polityki tamtych mhm. krajów, więc nie jestem w stanie dać im tego rozwiązania, co konkretnie powinni zrobić, żeby ta sytuacja się odwróciła albo w jakimś stopniu polepszyła. Natomiast są osoby, które się na tym znają i które rzeczywiście są w stanie wysnuć te prognozy albo zapobiegać, albo dać jakiś pomysł na, na zmiany, które mogą się wydawać prostsze niż myślimy. Ale my jako konsumenci masowo... Bo masowa moda to masowy nasz problem, mhm. nas wszystkich. Powinniśmy trochę napierać, trochę e, oczekiwać tej zmiany. Działasz w Fashion Revolution, o której wspomniałaś wcześniej, e, ale zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy wiedzą, czym zajmuje się ta organizacja. z to organizacją? Czy jest tak, to ruch? Tak. Ruch, organizacja. Mhm. Co robicie na co dzień i właśnie w którą stronę tego łańcucha uderzacie? Czy bardziej do ludzi, bardziej do sieciówek, czy bardziej do tych producentów? Nasza organizacja ma już ponad 5 lat. Powstała po wypadku w Bangladeszu w 2013 roku. I naszą misją jest skupianie się na transparentności łańcucha dostaw, na popularyzowaniu mody odpowiedzialnej, na naświetlaniu tych problemów e, łańcucha dostaw i problemów ogólnie tej gałęzi i popularyzowaniu Lepszych praktyk, mądrzejszych wyborów. Jesteśmy platformą, która mm, skupia taką społeczność zainteresowaną tym tematem i chcącą realnej zmiany. I jak wygląda wasza taka przykładowa kampania? Corocznie w kwietniu przeprowadzamy kampanię trwającą tydzień. W którą może zaangażować się w zasadzie każdy. Każdy edukator, wykładowca, właściciel marki, producent, rzemieślnik, konsument e, itd. Właśnie a propos tego ostatniego, czyli konsumenta, e, bardzo sprawnie działa kampania, o której trochę wcześniej już wspomniałam, czyli e, kampania Humane My Clothes, dodawanie zdjęć z ubrania na lewą stronę, z widoczną metką i oznaczaniem danej marki, której. Chcemy zadać takie pytanie. Pytanie Humane My Clothes i oczekujemy odpowiedzi, I tych odpowiedzi jest coraz więcej. To jest taki stały punkt pro programu mhm. e, co roku podczas naszej kampanii. E, dodatkowo staramy się mm, organizować projekcje filmu The True Cost, i coraz więcej osób e, po takim seansie e, ma jakieś refleksje związane z tym, jak funkcjonuje w modzie, co się dzieje i jak on może. Wesprzeć ten przemysł i co tak naprawdę warto wspierać, a czego jednak no nie. A kolejne działania, czyli dodatkowe akcje, no zależą tak naprawdę od nas, czyli od wolontariuszy, i od osób, które chcą się do naszej akcji przyłączyć. Na chwilę obecną mamy 17 osób w grupie. Bardzo zaangażowanych mhm. wolontariuszy, zupełnie nieprzymuszonych do tego, by, by działać i dokładać taką swoją cegiełkę do zmiany tej branży na lepsze. I już jesteśmy w tym momencie, jak rozmawiamy, na etapie planowania kampanii Fashion Revolution Week 2019. I już wiecie, kiedy on się odbędzie? E Zespół z Wielkiej Brytanii, czyli główny oddział naszej organizacji. Bo to jest organizacja, która działa na skalę światową czy europejską? Tak, na skalę światową, mhm. tak, w ponad stu krajach. E, dostajemy takie wytyczne od głównego oddziału z Wielkiej Brytanii, jeśli chodzi o kolejny rok, o kolejne założenia, kolejne możliwości. E, i wtedy planujemy i dostosowujemy nasze akcje do wytycznych, które dostajemy. Oczywiście mogą to być jakieś wykraczające poza y, wytyczne, mogą, no, ogranicza nas tak naprawdę no, wyobraźnia, jakieś możliwości na ten moment, jeśli, jeśli chodzi o, o organizację. Do tej pory udało nam się zebrać y, około 20 pomysłów i niedługo robimy taką dosyć konkretną burzę mózgów, jeśli chodzi o to, co na czym się w tym roku skupiamy i, i jaka akcja będzie przez nas, czy jakie akcje będą przez nas realizowane w, podczas nadchodzącej kampanii w kwietniu. Ale powiedziałabyś, że waszym głównym zamysłem jest to, żeby coraz więcej konsumentów dołączało się do akcji, czy żeby wywrzeć jak największy wpływ na marki? Będziecie się skupić na, na ludziach, czy na Markach? Jakby, co jest takim Waszym głównym fokusem? Myślę, że nie fokusujemy się na żadnej konkretnej grupie, yy, ale jeśli chodzi o ten główny, jeden z głównych punktów, czyli transparentność, która no, głównie dotyczy marek. Mhm. Ale żeby tej transparentności wymagać i żeby ją osiągnąć, też są potrzebni do tego konsumenci, którzy gdzieś tam to popchną, gdzieś yy, to. Zapoczątkują, może wykażą taką, takie zainteresowanie i ochotę chęć wspierania właśnie tylko takich marek, na przykład, które wykazuje się radykalną transparentnością. Czy są takie marki, które są w pełni etyczne dla, dla ciebie osobiście? Czy masz takie firmy, które wiesz, że mają filozofię, pod którą można, można się podpisać i rzeczywiście są i etyczne, i ekologiczne? No, z filozoficznego punktu widzenia dobro i zło nie istnieje. Bo to jest bardzo. Yy, gdzieś tam enigmatyczne i subiektywne. Yy, takie marki, czy yy, osoby, które ja gdzieś tam cenię, oczywiście nie uważam, że to jest 100% i bardziej się nie da, no na chwilę obecną jest to na przykład Eco Alf albo Stella McCartney. Eko Alf to jest w ogóle yy, cudowna Firma, nie wiem czy ja Cię to opowiadałam, ale kiedy byłam w Berlinie, to tam trwał tydzień Fashion Revolution Week i byłam właśnie na takim panelu o ekologicznej modzie, właśnie w siedzibie, w berlińskiej siedzibie EcoAlf, bo oni są i w Madrycie, tak, i, w i w Berlinie. Berlinie tak. Przypadek te dwa miasta w moim <grym> przypadku nie sądzę. Um, I właśnie było tam, um, był tam też założyciel EcoAlf Alf, i to jest bardzo ciekawa marka, o której nawet możemy chwilę powiedzieć, bo um, oni nie dość, że są etyczni, to przede wszystkim szyją praktycznie każdy swój, nie, nie jestem pewna czy każdy, ale tak mi się wydaje, każdy swój produkt jest, ich produkt jest z odzysku. Mhm. W swojej misji szeroko piszą o tym, że wyławiają plastik z wód i z tego plastiku tworzą tkaniny, a z tych tkanin swoje piękne kolekcje. Tak, bo się nawet nazywa ta kampania Save the Oceans. Tak, 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 i, tak. I oni wyławiali u wybrzeży, zarówno Hiszpanii, jak i i mają też bardzo fajne projekty i super założyciela, powiem szczerze. No nie mam okazji poznać, więc nie wiem. A Stella McCartney to jest w ogóle też jakaś taka moja modowa idolka. Ona jest chyba jedną taką projektantką mody ekskluzywnej, która zabrała taki Zabiera głos. głos w tej sprawie. W ogóle jak to wygląda przy modzie ekskluzywnej? Bo też chciałam cię to zapytać. Mhm. Czy moda masowa to jest to samo, co moda ekskluzywna? Mamy tutaj jakieś Gucci, Prada, Dolce Gabbana, które kosztują strasznie, strasznie dużo. Czy rzeczywiście te marki szyją w super warunkach i to jest wszystko takie elitarne i ekskluzywne? Myślę, że obecnie pojęcie w ogóle ekskluzywności... Gdzieś jest już trochę zachwiane i nie do końca zdefiniowane tak jak kiedyś. Dla jednych ekskluzywny może być szlafrok z tkaniny wykonanej w laboratorium albo z wegańskiego jedwabiu, albo z kombuczy, a dla innych płaszcz berbery, które, które pali masowo swoje ubrania. Więc to zależy, jak, jak definiujemy to, to określenie luksus. i ten luksus czy jest to, tak jak mówiłam wcześniej, bardziej związane z wartościami, czy bardziej z produktem. Mm -hmm. Jeżeli z produktem, no to są to te marki, które wymieniasz, y, które w tym momencie y, są na etapie rezygnacji z futer, jakichś takich y, małych kroczków, które są oczywiście ważne, ale nie dotyczą wszystkich y, elementów y, proponowanych przez daną markę, albo całości łańcucha dostaw. Często w Wchodząc na strony takich e, gigantycznych, luksusowych marek, no nie mamy takich informacji, skąd pochodzi e, cielęca skóra, z której wykonane są czułenka Chanel. Mhm. No, mamy tylko jakieś podstawowe informacje, e, numery seryjne i tak dalej, a pochodzenia niekoniecznie. Ale generalnie wrzuciłabyś te marki do jednego worka, jeżeli chodzi o to, kto je szyje i potem. Y jak zanieczyszczają one planetę, czy te marki są bardziej rozważne, i ja chciałam użyć słowa ekskluzywne, ale rozumiem, o co mi chodzi. Czy, czy to z punktu widzenia produkcji i punktu widzenia warunków pracy to jest jedno i to samo, tylko z wyższą ceną? Może nie wrzuciłabym ich prywatnie do jednego wora, albo umiejscowiłabym te marki na, na górze tego wora? No, to jest mniej więcej podobny system. Może są to trochę mniejsze ilości, i czasem miejsce, lub osoba produkująca daną odzież jest bardziej świadomie wybierana przez projektantów czy założycieli, ale z punktu widzenia ekologicznego jest to podobny problem. A powiedz mi jeszcze na koniec: Twoim zdaniem, jak najlepiej jest próbować dotrzeć do ludzi. Jakby jaki argument z obserwacji twojej najbardziej do nich przemawia, jeżeli chcesz promować modę etyczną, jakby otworzyć oczy na, na ten problem. No chciałabym to wiedzieć, nie wiem mogę powiedzieć, co też do mnie lub do osób, z którymi miałam estyczność przemawia. No, jest to kwestia po pierwsze no, moralna, ekologiczna. I odwracanie też tej zdemonizowanej sytuacji, jeśli chodzi o ubrania z drugiej ręki. Mm -hmm. I gdzieś utwierdzanie w takim przekonaniu i iluzji, a propos właśnie konsumpcjonizmu, że tylko dobra materialne są w stanie złagodzić albo są odpowiedzią na nasze, na nasze problemy, a tak naprawdę jest, no wiemy, że wręcz odwrotnie. Więc gdzieś tam ten Pociąg konsumpcjonizmu powinien się zatrzymać albo jechać w drugą stronę. I to się wiąże z dużą rewolucją wartości, czyli tego, co z nas wypływa, a co, a co przemawia. Oprócz tego, to jest też kwestia moim zdaniem bardzo indywidualna. Na jednych działają drastyczne filmy, drastyczne zdjęcia, opowieści, na innych liczby, fakty. Prace naukowe dotyczące skutków tego przemysłu. Na innych działają takie pozytywne przekazy, czyli co możemy zrobić już dzisiaj, od zaraz, mhm. jak możemy się zjednoczyć i walczyć o lepsze jutro. Więc naprawdę te grupy są bardzo zróżnicowane, i te komunikacje też są bardzo zróżnicowane, jeśli chodzi o modę odpowiedzialną. Co jest wiemy faktu, że chyba nadrzędną, przynajmniej w moim mniemaniu kwestią jest to, że każdy z nas powinien jednak być najzwyczajniej w świecie świadomym. Jeżeli jesteśmy częścią, a wszyscy jesteśmy częścią tej machiny masowej mody i produkcji tekstyliów, to uważam, że naszym obowiązkiem jest to, żeby wiedzieć, w jakich warunkach to powstaje. Mam takie samo podejście też do kwestii przemysłu zwierzęcego. Jakby ja nikogo nie zmuszam ani do zmieniania swoich nawyków żywieniowych, ani swoich nawyków modowych. Ale uważam, że każdy powinien być poinformowany i sam podjąć decyzję, co jest zgodne z jego przekonaniami. Ja prawie zapomniałam o bardzo ważnej kwestii związanej z Tobą, a mianowicie o tym, że sama jesteś projektantką i jestem ciekawa, jak to wygląda z perspektywy twórcy, z perspektywy designera, który ma. Jest tyle kwestii, które są dla ciebie ważne, i zwracasz na nie uwagę przy wyborze ubrań, i na pewno tak też jest, kiedy pracujesz. Czy trudno jest być projektantem w dzisiejszych czasach, który tak zwraca się. uwagę na to, jakich używa materiałów, gdzie je szyje? Jest y to wyzwanie? Jest to wyzwanie, właśnie dlatego moja marka jest moim bardzo długoraczkującym dzieckiem, ponieważ ja ciągle zbieram te informacje, ciągle je porównuję. No, i z racji na mój no, dosyć młody wiek ciągle się uczę, ciągle zdobywam nową wiedzę, ciągle e, chcę się rozwijać i dowiadywać, co można zrobić inaczej, co można zrobić lepiej, jakie są e, drogi, jakie są rozwiązania, innowacje. Mm, I żeby rzeczywiście ruszyć i podpisywać się pod moimi projektami, czuję, że Mm, jeszcze muszę to dokładniej przemyśleć, ponieważ mhm. do tej pory e, projektowałam i odszywałam e, ubrania za pomocą upcyclingu, ale czuję, wyjaśnię, że... właśnie co to jest upcycling? Mm, jest to, mówiąc w skrócie, przeróbka już istniejących, już powstałych ubrań poprzez czyszczenie, fragmentowanie, zespalanie, mhm. modyfikowanie, zszywanie, e, deformowanie e, i doczepianie y, elementów już powstałych y, rzeczy w nową rzecz, która ma zazwyczaj większą wartość lub y, no, wygląda trochę fajniej niż te poprzednie, które być może już nie nadawały się do użytku lub były niepotrzebne, były przez kogoś odrzucone i niechciane. A ja robię z takich kilku lub kilkunastu rzeczy rzecz, która jest y, chciana przeze mnie, y, która jest rzeczą nową i nadaje y, kolejne, Życie tym poprzednim, które powiedzmy gdzieś tam już je utraciły. Ale mam takie poczucie, że to jeszcze nie jest wszystko i to jeszcze nie jest najlepsze wyjście. Upcycling wcale nie jest żadną innowacją, i chciałabym jeszcze się nauczyć kilku no, dla mnie i globalnie też ważnych aspektów, jeśli chodzi o. o Prowadzenie i o projektowanie z przewidzeniem skutków i z kontrolą tej drogi, czyli od ziarenka do odpadu, a więc surowca XXI wieku. Chciałabym mm, no, wystartować, mając trochę więcej informacji na ten temat, więc, więc ciągle moja marka raczkuje. Ale jest już y, dostępna. Y Żyje, istnieje, ale jeszcze nie, nie rozpoczęłam sprzedaży tych rzeczy. Ale to wszystko myślisz, że przyjdzie w przyszłym roku? Czy zupełnie nie robisz sobie takich ram czasowych? Yy, właśnie jeśli chodzi o moją markę, nie robię sobie takich ram, ponieważ yy, jakby chciałabym, żeby wszystkie marki etyczne też grały do jednej bramki. Yy -y. Widzę, że teraz powstaje dużo nowych marek, które yy, starają się wdrażać coraz bardziej. Yy, zielone praktyki, co jest super. I w tym momencie nie chciałam dokładać kolejnej rzeczy yy, i tak jak mówię wcześniej, chciałam zrobić jeszcze większy research, żeby rzeczywiście pod czymś się podpisać i żeby mieć tych, yy, żeby po prostu gdzieś tam coś w głowie ułożyć, przemyśleć i być po prostu pewną tych produktów. Czyli nie produkować nowego, nawet etycznego produktu z jakiegoś surowca, który no tak, tak jest tak. na wyginięciu, tylko gdzieś no tak postarać się to przerobić tak, żeby na tym nasza planeta zyskała. No trochę tak, też nie chcę robić tylko ciuchów, mówiąc o, o swojej marce, chcę, żeby to było przedsięwzięcie artystyczno aktywistyczne, mhm. żeby marka też zwracała uwagę na te problemy, była taką platformą społecznością i takim manifestem. takim trochę manifestem. Jakby nie tylko produkt, nie tylko ciuch, tak jak wspomniałam wcześniej, no, designerem już teraz może być każdy, tak naprawdę to jest mega proste zaprojektować sukienkę, ale zaprojektować Nieszkodliwą dla ciała, dla planety, dla wytwórcy sukienkę, no to już jest trochę wyzwanie. Biorąc pod uwagę właśnie te utrudnienia albo wyzwania, postanowiłam się jeszcze trochę wstrzymać? To na koniec zawsze zadaję moim gościom szybkie pytania i odpowiedzi, które nie są żadnym sprawdzeniem wiedzy, tylko jest to prosty sposób, żeby słuchacze mogli lepiej Cię poznać, nic em, skomplikowanego. Czy jesteś gotowa? E tak. E powiedz mi, czy jest jakaś książka, którą uważasz, że każdy powinien przeczytać? Książka Kim jesteś? Okej, okay, podlinkujemy ją w tak. takim razie w opisie. E, czy spośród filmów modowych masz swój ulubiony spośród tych dokumentów, które wymieniłaś? Mhm. O ile film ukazujący drastyczne aspekty tego świata można nazwać ulubionym, no to jest to chyba The True Cast. E, jako że to jest e, mój podcast, nie mogłabym nie zadać tego pytania. E, Jakie jest twoje popisowe danie? O, wszystkie... Jakby ja jestem osobą, która nie korzysta w ogóle z przepisów. Uważam mm -hmm. gotowanie za też pewien odłam rodzaj jakiejś tam sztuki. Ja zupełnie odrzucam wszelkie przepisy i gdzieś jest to moja y, improwizacja, więc wszystkie tak zwane jednogarnkowe, kolorowe dania, buddha bole, y, jakby tego nie nazwać, no to to jest chyba to. Robię za każdym razem w sumie trochę inną rzecz, y, bo Gdzieś tam dodaję inne składniki, inaczej to sobie przyprawiam i wychodzi taka, taki miks. A chodzisz e, czasem do restauracji? Tak. <noise> Masz swoją ulubioną w Warszawie? Mm, to zależy w sumie, która w danym dniu będzie moją ulubioną, zależy w dużej mierze od tego, na no, jaki mam nastrój, mm -hmm. na samą ochotę itd., itd. Możesz itd. i tak dalej. podać trzy takie Tak, tab. że u każdego jest podobnie. No ale myślę, że teraz nawet mogę wybrać jedną. Dawaj. Jest to chyba Eden Mistro. Mhm. Ja jeszcze niestety nie byłam, ale bardzo też kusi wizualnie. Tak, na pewno. Ja, czy masz jakieś marzenie podróżnicze, jakieś miejsce, które bardzo chciałabyś odwiedzić? Nie wiem, czy to już jest marzenie, jeśli jest w trakcie realizacji, ale, tak. ale chciałabym. Chciałam odwiedzić pionierski kraj, jeśli chodzi o sustainability, o zrównoważone życie, o mowę. No. No, i już za dwa tygodnie. Ale super. Na długo lecicie? Na prawie dwa miesiące. Dwa miesiące? Mhm. Ale planujesz też tam zbierać takie inspiracje do pracy? Głównie tak. Głównie po to lecę i lecę też na wolontariat. Po pierwsze lecę w celach edukacyjnych, lecę również na wolontariat. Trochę się zresetować, pomedytować. Odpocząć. Tak. I mam też w planach kilka projektów właśnie związanych z Fashion Revolution i z y, moją marką i markami Zero Waste, które są właśnie w Kostaryce. A powiedz mi, gdzie można ciebie znaleźć na co dzień? Ciebie jako ciebie i też Fashion Revolution. W lesie. <laughs> A obecnie Kostaryka. Tak. Y, Fashion Revolution oczywiście na Instagramie i na Facebooku. Dodatkowo na stronie fashionrevolution.org. A czy można dołączać jako wolontariusz? Jasne, można do mnie śmiało pisać, możemy się umówić na rozmowę i wspierać nasz bardzo zaangażowany zespół wolontariuszy. Mm -hmm. Właśnie niedawno był teraz nabór i doszło kilka super osób z różnych środowisk, to też jest super ciekawe, łączyć różne umiejętności, różne środowiska, w jedną, spójną, silną ideę. Yy, tak więc tak można dołączać i gdzie jeszcze można mnie znaleźć, no też na Instagramie. powiedz No i powiedziałaś, nawet jak się nazywa Twoja marka? Słuchaj. To jest ta A, chwila, to jest ta chwila. Moja przyszła marka, mówię przyszła, bo, bo ciągle raczkuje, będzie się nazywać Białej. I no, nazwa wiąże się e, z moim dawnym pseudonimem, pseudonimem i te dwa składniki, Bia i Wej. Wskazują na taką białą, lepszą, bia, białą stronę mocy, powiedzmy, co też jest trochę takie z przymrużeniem oka, bo ubrania zazwyczaj są czarne, a e, way, czyli droga, droga do coraz bardziej zrównoważonego, świadomego życia i takiej również mody. Brzmi to bardzo pięknie. I ja na koniec bardzo dziękuję Ci za rozmowę i życzę Ci, żeby białej. W końcu ujrzało światło dzienne i wierzę w to, że teraz, kiedy jest już opublikowany ten odcinek, to już pierwsze kroki są stawiane, ale póki co życzę Ci cudownego wyjazdu i żeby było. Będzie na pewno dla Ciebie niesamowita przygoda i żebyś wróciła z oglądawką inspiracji, pomysłów i różnych um, ciekawych projektów. Bardzo Ci dziękuję. W takim razie my się z Wami żegnamy i do usłyszenia. Pa. Do usłyszenia, pa! Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Tak jak zawsze, wszystkich zainteresowanych odsyłam na moją stronę karolinasławańską.com, bo tam powstał specjalny post, w którym mam dla Was linki, odnośniki, książki, namiary na Ewelinę, czyli po prostu szczegóły naszej rozmowy. Tej rozmowy możecie też wysłuchać na iTunesie. Na Spotify lub na YouTube. Jeżeli słuchacie na YouTube, to oczywiście możecie subskrybować mój kanał i podzielić się swoimi opiniami w komentarzach. Tak samo na komentarze też czekam pod postem na mojej stronie. Jeśli słuchacie mnie na iTunesie, będzie mi bardzo miło, jeżeli dacie mi ocenę i krótką recenzję. A jeśli jest to dla Was Spotify, to również zachęcam Was do obserwowania mojego podcastu. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie i słyszymy się już za dwa tygodnie. Pa!